Serdecznie witam wszystkich zgromadzonych w drugiej części nabożeństwa. Dla wyjaśnienia pragnę tylko powiedzieć, że jestem tu w zastępstwie pastora Pilcha z uwagi na to, że jakieś problemy zdrowotne ma, znajduje się w szpitalu w Bystrej. Możliwe, ale z uwagi na jakąś tam może ewentualnie jeszcze niedyspozycję poszpitalną prosił mnie o zamianę. W związku z tym jestem na tym miejscu. Nasze rozważanie będzie dotyczyło dosyć szczególnej rzeczy. Być może niezbyt często o niej mówimy, niezbyt często na nią zwracamy uwagę, a ona jest niezwykle istotna. Dotyczy ona jednego z największych naszych darów, jakie posiada człowiek, to jest dar mowy. Poprzez mowę wypowiadamy pewne zdania, pewne określenia, które w swojej treści niosą coś, co albo jest błogosławieństwem, albo nie. Może na początek takie pytanie. Co to jest ślubowanie? Psalm nawiązywał, czytany przez brata, nawiązywał do ślubowania, że wargi moje złożyło ślubowanie, złożyłem ślubowanie. Co to jest ślubowanie? No może odczytam taką słownikową definicję, która pokrywać się będzie z pewnością z tym, co my rozumiemy pod pojęciem ślubowania. Jest to uroczysta deklaracja składana przez osobę, która publicznie zobowiązuje się przestrzegać określonych zasad, realizować je w swoim życiu. Ślubowanie jest niezwykle istotne i niezwykle ważne. Dlatego też wiele przełomowych zdarzeń ma miejsce w naszym życiu. Na przykład narodziny to jest bardzo wielkie przełomowe zdarzenie dla rodziców, prawda? My co prawda nie jesteśmy za bardzo świadomi tego faktu, ale nasi rodzice i nasze otoczenie i rodzina, w którym to się dzieje, tak. Więc to narodziny, szkoła to już oczywiście bardziej. Pamiętamy swoje pójście do szkoły i tą pierwszą klasę. Pierwsza praca albo małżeństwo to szczególne wydarzenia. A dla wierzącego człowieka to co? Tym przełomowym zdarzeniem dla wierzącego człowieka z pewnością jest zawarcie przymierza z Bogiem przez chrzest. Jaka jest nasza świadomość co do ślubowania, jakie wtedy przy chrzcie złożyliśmy? Niejednokrotnie w tej kaplicy odbywają się tutaj w rzece Wiśle chrzty. I niejednokrotnie tu występują osoby, które przed tym chrztem, przed tym obrządkiem chrztu składają pewnego rodzaju ślubowanie. Jaka jest nasza świadomość co do ślubowania, jakie wtedy złożyliśmy? Obrządek chrztu, sama ceremonia jest dosyć bardzo doniosłym wydarzeniem. Natomiast ślubowanie, które składamy, jakie miejsce ono zajmuje w naszej świadomości już po tym czasie, kiedy ten fakt zaistniał? Dlaczego składamy ślubowanie? Czy umiemy odpowiedzieć na pytanie, albo czy pamiętamy treść w ogólnych zarysach tego ślubowania, które wtedy składaliśmy? Obrządek wszystkim się podoba. Ceremonia wszystkim się podoba. A ślubowanie, jakie ma miejsce w tej hierarchii ważności? Kiedy to życie już biegnie, kiedy to życie duchowe dzień po dniu jest realizowane, jakie znaczenie ma ślubowanie? Czy pamiętamy? Na sam początek, może zanim cokolwiek w głębiej wejdziemy w ten temat, otwórzmy 5 Księgę Mojżeszową, 23 rozdział. 5 Księga Mojżeszowa, 23 rozdział. Wersety 22-23. Czytam. Jeżeli złożysz
Panu Bogu Twemu ślub, to nie ociągaj się z jego spełnieniem, gdyż Pan Bóg Twój upomni się oń u Ciebie i miałbyś grzech na sobie. Jeżeli zaś nie złożysz ślubu, to nie będziesz miał grzechu na sobie. A zatem bardzo doniosłe znaczenie w kwestii ślubowania. Ślubowania, które składaliśmy przy chrzcie. Nie wspominam już, aczkolwiek bardzo ważne jest również ślubowanie małżeńskie. Do tego jeszcze w trakcie kazania troszeczkę nawiążę. A zatem Bóg tutaj przestrzega. Mówi, jeżeli złożysz Panu Bogu Twemu ślub, to nie ociągaj się z jego spełnieniem. Drugi fragment mówiący o ślubowaniu. Księga Kaznodziei Salomona, 5 rozdział. Księga Kaznodziei Salomona, 5 rozdział. I zaraz podam werset. Werset 4. Lepiej nie składać ślubów, niż nie wypełnić tego, co się ślubowało. No i 5 tam dalej mówi, nie pozwól, aby twoje usta przywiodły do grzechu twoje ciało. I nie mów przed posłańcem Bożym, że to było przeoczenie. Dlaczego Bóg ma się gniewać z powodu twojej mowy i unicestwiać dzieło twoich rąk? Ślubowanie. Proszę zauważcie, że w Mojżeszowych, jak czytaliśmy, tam był pewien jakby warunek. Jeżeli. Tam była pewna dobrowolność. Jeżeli chcesz, ślubuj. Jest to właściwe. Nie chcesz, nie ślubuj. Ale jeżeli ślubowałeś, już nie ma dobrowolności dalej. Jeżeli ślubowałeś, nie ociągaj się z wypełnieniem tego, co ślubowałeś. Rzetelne ślubowanie niesie określony praktyczny skutek. Ślubowanie niesie skutek. Posłuchajmy, co na ten temat mówi fragment Ducha Proroczego z książki Ewangelizacja. Nie wystarczy powiedzieć... Nie wystarczy powiedzieć, ja wierzę, ale trzeba jeszcze praktykować to, w co się uwierzyło. Nasz związek z Chrystusem udowadniamy zgodnością z wolą Bożą naszych słów, z naszym zachowaniem, ubiorem, charakterem, czynami. Ślubowanie niesie określone owoce. Niesie określony skutek w postaci czynów, ubioru, charakteru i zachowania. Tymczasem dzisiaj coraz bardziej odczuwamy i zauważamy pewien kierunek, pewien trend, który brzmi tak. Jestem wierzący, ale nie praktykujący. Oczywiście, sam akt ceremonii chrztu, zanurzenia i powstania z wody nam w jakiś sposób się bardzo podoba. Ale ślubowanie, które złożyliśmy, czy pozostaje w tej świadomości jak ten akt? Czy pamiętamy o nim w codziennym, tym praktycznym, fizycznym, duchowym życiu? A może parę przykładów złożonego ślubowania i parę słów komentarza. Pierwsze. Czy wierzysz w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego? Jedność trzech wiecznie współistniejących osób. Co odpowiedzieliśmy? Wierzę. Jaki komentarz? Powiedzieliśmy wierzę. A składaliśmy je wobec świadków widzialnych i niewidzialnych. A księgi niebieskie to zapisały. A zatem to nie ulotniło się i nie istnieje to, tylko jest to zapisane w księgach niebieskich. Księgi niebieskie to zapisały. Proszę, zważmy na to uwagę, z kim zawarliśmy przymierze.
Czy wierzysz w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego i Syna i jedność trzech wiecznie współistniejących osób? Z kim zawarliśmy przymierze? Z kimś z ziemi? Z kimś równym nam? Z omylnym człowiekiem? Z upadłym człowiekiem? Z kim? Jaki autorytet jest lekceważony, jeżeli nie dotrzymujemy tego przyrzeczenia? Jakie wyróżnienie nas w tym wypadku spotkało? Wobec kogo przysięgaliśmy i składaliśmy swoje zobowiązanie? Może kolejne przyrzeczenie, kolejne ślubowanie. Czy przyjmujesz Jezusa Chrystusa za swojego Pana i osobistego Zbawiciela? Odrzucając grzechy świata, wierzysz, że Bóg w Chrystusie przebaczył twoje grzechy i dał ci nowe serce? Taka formuła była wypowiedziana, a my odpowiedzieliśmy: wierzę. Czy liczysz się ze zdaniem swojego Pana? Uznałeś Jezusa za swojego Pana? Czy słuchasz Jego poleceń? Testem, kto jest moim Panem, to fakt jest ten, kogo słuchamy, a nie o kim mówimy. Często słuchamy naszych ambicji, często słuchamy przyjaciół, często słuchamy pewnych pragnień, bodźców, często słuchamy własnego punktu widzenia, a jeżeli tak jest, a jest ono sprzeczne z punktem widzenia Jezusa Chrystusa objawionego w Słowie Bożym, a jeżeli tak jest, to dlaczego ślubowaliśmy? Lepiej byłoby nie ślubować, niż ślubując nie dotrzymywać tego przyrzeczenia. Kolejny fragment ślubowania. Czy wierzysz, że Pismo Święte jest natchnionym Słowem Bożym, jedyną nieomylną regułą wiary i postępowania chrześcijanina? I czy ślubujesz regularnie poświęcać czas na modlitwę, studium Słowa Bożego? Odpowiedzieliśmy tak lub wierzę. Niezwykle istotny jest punkt ślubowania tego, czy wierzysz, że Pismo Święte jest natchnionym Słowem Bożym, jedyną nieomylną regułą wiary i postępowania. Jest to niezwykle istotny punkt ślubowania. A zatem, dlaczego jest tak wiele osób na liście zborowych, poszczególnych zborów, a tak mało tutaj? A ślubowali, że regularnie poświęca czas na modlitwę i studiowanie Słowa Bożego. No może ktoś odpowie: my w domu. Skoro tak, to ślubowali studiowanie Słowa Bożego. A skoro tak, to co zrobić z tekstem z listu do Hebrajczyków 10:25. Proszę na głos. Ale dobrze mówisz. Nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń, jak to ma być w zwyczaju u niektórych. Coś w ten sposób. Jak niektórzy mają w zwyczaju. Ślubowaliśmy rozważanie Słowa Bożego, a czasami lekcja jest pusta. Ślubowaliśmy studiowanie Słowa Bożego, a Biblia nie ma ani jednego tekstu podkreślonego jako ważny dla mnie. Ktoś powie: profanacja, nie wolno w Biblii nic podkreślić. Oby tylko taki problem był tego człowieka. Dlatego ślubowanie jest niezwykle istotne. Nie opuszczajcie wspólnych zebrań. Czy ten tekst nic nie mówił? Dlaczego zebrania modlitewne, aktywność religijna, wszystko to umiera?
Dlaczego pragniemy tak zwanego świętego spokoju na naszym krześle, bez angażowania się w cokolwiek, a ślubowaliśmy? Jak już wspomniałem, pusta lekcja, a czasami jej brak, czyż nie z obrazem braku czasu na studiowanie Słowa Bożego? Co w tej sprawie ślubowałeś, ty i ja? Lepiej byłoby nie ślubować, aniżeli nie dotrzymać tego, co ślubowaliśmy. Ślubowaliśmy posłuszeństwo nakazom Biblii, że ona jest dla nas najwyższym autorytetem w sprawach wiary i postępowania. A wiele tekstów z tej księgi jakby straciło wartość. Wiele tekstów, które nam coś zalecają, a inne z kolei teksty coś nam zabraniają, traktujemy jako przestarzałe i niepasujące do naszej obecnej epoki. Przeczytam może z dwa, trzy, a tych tekstów dla jakiejś części nas to może być ta grupa, a dla innych może być tamta grupa tekstów jako mało ważne, jako nieobowiązujące, jako przestarzałe, jako nie zawracając sobie, mówiąc naszym językiem popularnym, głowy tymi tekstami. Ja tak rozważyłem, jakie teksty użyć, bo dla każdego może to być inny tekst. Dla takiej czy innej społeczności, tego czy innego zboru, tego czy innego rejonu kraju, może to być zupełnie inny tekst, prawda? Ale są pewne teksty, które są niewygodne, a są one pomijane. Może jeden, dwa, trzy takie teksty. Pierwszy list Piotra, trzeci rozdział, trzeci i piąty werset. Pierwszy list Piotra, trzeci rozdział, trzeci i piąty werset. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Albowiem jak niegdyś przyozdabiały się święte niewiasty, pokładające nadzieję w Bogu, uległe swoim mężom. Ten tekst dotyczy każdego człowieka, nie tylko kobiety, ale i mężczyzn. Czasami jest problem z naszą wizualną rzeczywistością, która obowiązuje w pewnych standardach, przede wszystkim na nabożeństwach, ale również i w codziennym życiu. I z tym mają problem nie tylko kobiety, z tym również mają problem i mężczyźni. Mężczyźni może mają bardziej problem z myślami i obrazami i z językiem. Kobiety mogą mieć ten wizualny bardziej obraz, jak tu było powiedziane w tym trzecim wersecie. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne. Dlatego też jest to niewygodny tekst, ale ślubowaliśmy. Może jeszcze jeden tekst z pierwszego listu do Tymoteusza. 2:7. Pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział, 7 i 10 werset. Na to zostałem ustanowiony kaznodzieją, apostołem, prawdę mówię, nie kłamię, nauczycielem pogan w wierze i w prawdzie. Chcę tedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce, bez gniewu i bez swaru. Tym razem na pierwszym miejscu zostali wymienieni mężczyźni tutaj. W stosunku do tekstu z Piotra, gdzie na pierwszym miejscu zostały wymienione kobiety. I z tym jest problem. Wielu ludzi ma z tym problem. Dlatego tutaj pisze dalej tak. Chcę, aby 8 werset, tedy mężczyźni modlili się na każdym miejscu, wznoszą czyste ręce bez gniewu i bez swarów.
Również i w dalszej części znowu jest nawiązane do kobiet. Podobnie i kobiety powinny mieć ubiór przyzwoity, występować skromnie i powściągliwie, a nie stroić się w kunsztowne sploty włosów, ani w złoto czy perły, w kosztowne szaty. Tekst, który jednoznacznie oczekuje od wierzących określonej postawy, określonych słów, określonej prezencji. I może trzeci, ostatni z tego gatunku tych tekstów. Piąta Księga Mojżeszowa, 22:5. Piąta Księga Mojżeszowa, 22:5. Powiem tak, ten tekst jest już bardzo zapomniany. Bardzo zapomniany. Piąta Księga Mojżeszowa, 22:5. Kobieta nie będzie nosiła ubioru męskiego, a mężczyzna nie ubierze szaty kobiecej, gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni. Wiele z tych tekstów Pisma Świętego ma głębokie swoje znaczenie. Dla jednych ten, dla drugich inny, dla jeszcze kogoś jeszcze inny. Ale ślubowaliśmy nie, że stosował się będę do piątej Mojżeszowej, a do pierwszej nie, tylko ślubowaliśmy, że stosujemy się do całokształtu Pisma Świętego i jego nauki. Czy to już wszystko jest nieaktualne? Zmienialiśmy zasady Biblii, o nich zapomnieliśmy, co ślubowaliśmy? Dlaczego zapis listu apostoła Pawła na przykład do Koryntian o tym, że małżeństwo ma być we czci u wszystkich, tymczasem uznajemy coraz bardziej, że konkubinat, partnerstwo dwojga ludzi jest akceptowalne, bo po prostu tak robią wszyscy. Stąd nabrało to znaczenia legalności i poprawności. I wielu ludzi wierzących, którzy uznają autorytet Pisma Świętego, przynajmniej w ślubowaniu, nie widzi w tym nic złego. A Bóg to po prostu nazywa cudzołóstwem i grzechem wszeteczeństwa. Ta praktyka znajduje poklask i uznanie wśród tych, którzy ślubowali. Więc dlaczego ślubowali? Dlaczego pomimo ślubowania, że zalecenia Pisma Świętego dla nas są nadrzędne, łakomym okiem niektórzy spoglądają na fakt, że tak naprawdę nie potrzeba mi żadnego ślubu, wystarczy dać sobie słowo pod gruszą, na łące i gdziekolwiek i jest to wystarczające, gdyż tak robi większość. Gdzie taka rzecz, takie zrozumienie, gdzie taka rzecz miała miejsce w raju? Bóg był zaślubiającym, a obecnie w jego imieniu są osoby reprezentujące urząd czy kościoła, czy państwa. Im jest, powinno być składanie, ślubowanie małżeńskie. W obecności osób trzecich upoważnionych do reprezentowania autorytetu Boga, jak w społeczności kościelnej i do osób, wobec osób reprezentujących urząd państwa. Ale dzisiaj wydaje się, że to straciło moc. No bo czynniki zewnętrzne znajdują wyższy autorytet od tej księgi, w stosunku do której ślubowaliśmy. Kolejny fragment ślubowania. Czy uznajesz organizację Kościoła i czy pragniesz ją wspierać dziesięcinami, darami i przyczyniając się do jej rozwoju, tego Kościoła? Koniec tego fragmentu ślubowania. Tylko ty i ja, my dwoje i mój Bóg i mój skarbnik, nie wiem kto tutaj jest, wiemy, jak to ślubowanie jest realizowane. W praktyce, w tym czy innym zborze. Owszem, to jest sprawa mojego sumienia, ale ślubowałeś.
Już więcej komentarza nie będę do tego mówił. To jest sprawa ślubowania i sumienia, o którym wiem ja, mój Bóg i ewentualnie skarbnik. Kolejny fragment ślubowania. Dlaczego ślubowałeś, że ciało jest świątynią Ducha Świętego, a tymczasem czy alkohol, czy kawa kofeinowa, herbata koteinowa nie są grzechem w spożywaniu? Dlaczego tak uważamy, skoro to są substytuty pochodne narkotyczne? Dlaczego uważamy, że to nie jest grzechem? Nie wspominając już o jeszcze innych rzeczach typu rozrywkach tanecznych. Dlaczego ślubowaliśmy, skoro teraz może ktoś uważa inaczej? Ja nie mówię, że tak wszyscy robią. Ja nie mówię, że to tutaj wszystko tak występuje. Nie. Każdy ktoś gdzieś ma z tym problem. Kolejny fragment. Dlaczego ślubowałeś, że dasz się napomnieć, gdy zbłądzisz? Koniec tego fragmentu ślubowania. Tymczasem nikt nie może ci nic powiedzieć, bo wolność źle pojęta dyktuje ci postawę odrzucenia wszelkich napomnień. Drodzy współwierzący, weszliśmy poprzez akt ślubowania do rodziny Bożej, gdzie głową to Jezus Chrystus, a ciało to my. W przypadku pewnego rozdźwięku, czy nie sugeruje to, że coś z ciałem jest nie w porządku, że ciało choruje? Nasza wspólnota z głową i między sobą pozwala nam w zdrowiu duchowym optymistycznie patrzeć w przyszłość. Pomimo, że rzeczywistość nie wygląda zniechęcająco. Dobrze wiemy, co się dzieje na świecie. I dlatego też mnie osobiście, a myślę, że im wam, ale powiem o swoich odczuciach, dlatego też nie podoba mi się przyszłość, jeżeli miałbym polegać na życiu tu i teraz. Nie podoba mi się taka przyszłość. Dlaczego? Bo zamieszanie w świecie narasta. Anomalie przyrody dotykają nas osobiście również. Jaką mamy przyszłość, kiedy patrzymy na to i nie bierzemy pod uwagę aspektu naszego ślubowania? Jeżeli tego aspektu nie będziemy brać pod uwagę, jeżeli go będziemy lekceważyć, jaką mamy przyszłość? Żadną. Jaką mamy przyszłość, kiedy spojrzę do swojej metryki i na swój PESEL? I zauważam, że przyjdą dni, czy przyjdą lata, jak mówi to kaznodzieja Salomon, o których powiem, nie podobają mi się. Jaką mam przyszłość? Żadną. Bo nie podoba mi się to, że w przyszłości z uwagi na ten PESEL, o którym wspomniałem, nie podoba mi się to, że ktoś będzie musiał mi pomóc, wstać, nie wiem, umyć mnie, nie wiem, może aż tak źle będzie, że zmienić pampers, przywieź mnie gdzieś, zawieź mnie gdzieś na wózku, poruszyć mi nogą, wytrzeć mi usta, okąpać mnie, a całym moim zajęciem może być tak, że będę patrzył tylko i wyłącznie w sufit. Bo też takie sytuacje są. Dlatego też bez Boga perspektywa innej przyszłości nie wchodzi w grę. Z Bogiem jest przyszłość. Perspektywa przyszłości bez Boga nie ma żadnego sensu i żadnego uroku. A jeżeli chcemy mieć tą perspektywę z Bogiem, to odświeżmy sobie pamięć w stosunku do ślubowania, jakie złożyliśmy. Dlatego też warto było ślubować,
Warto się tego trzymać, bo Bóg ze swej strony dotrzyma swoich zobowiązań. Jezus mówi o nas, że kto się dotyka źrenicy oka naszego, to jakby się jego źrenicy dotykał. A do czego my zobowiązaliśmy się w ślubowaniu? Czy członkowie ciała Chrystusa mogą być obojętni w działaniu, w posłuszeństwie, w naśladownictwie, skoro złożyli ślubowanie? Przypowieść o pracy w winnicy, idź i ty pracuj w winnicy, mówi też o pewnym przypadku, że człowiek przyszedł, został zaproszony do winnicy o godzinie 11. I nawet jeżeli już jest tak daleko, o czym wiemy, że jest bardzo daleko, jeżeli chodzi o czas proroczy i o czas powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa, to jednak jest tam zdanie, idź i ty pracuj w winnicy pańskiej. Aby realizować swoje ślubowanie, możesz pracować jako osoba nauczająca w szkole sobotniej, w tabicie, pisząc listy misyjne. Pracuj z zaangażowaniem i systematycznie. Jeżeli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeden z fragmentów Ducha Proroczego mówi tak. Tylko ci, którzy pilnie badali Biblię i miłowali prawdę, zostaną ustrzeżeni przed potężnym zwiedzeniem, jakie przyjdą na świat. Tylko ci, którzy pilnie badali Słowo Boże i umiłowali prawdę. To określenie umiłowali prawdę znaczy okazali posłuszeństwo i wierność tej prawdzie. A to obowiązuje, obejmuje również i ślubowanie. Życzę wam i sobie, abyśmy prawdę miłowali ponad wszystko, a ślubowanie niech jest tego czynnym wyrazem. Złamane śluby jeszcze można naprawić i Bóg tego oczekuje. I na zakończenie chcę przeczytać pewien fragment z pierwszej księgi Samuelowej. Pewien fragment z pierwszej księgi Samuelowej z pierwszego rozdziału. Werset 27-28, pierwszy rozdział. Jest tu historia opisana Anny. Znamy ją, więc całego nie czytam. Pisze tak. O tego chłopca się modliłam, a Pan spełnił moją prośbę, jaką do niego zanosiłam. Więc ja odstąpię go Panu po wszystkie dni życia. Będzie oddany Panu i pokłonili się tam. Wcześniejsze wersety mówią, że Anna, będąc bezdzietną osobą, gorąco pragnęła mieć potomka i złożyła w świątyni ślubowanie. I po roku czasu ten fragment właśnie nawiązuje do tego. Potomek się urodził. Potem wychowywała go przez kilka lat, a teraz ten fragment czytaliśmy, że przyszła do świątyni go oddać Panu. Dlaczego? Bo ślubowała. No ale my jako ludzie możemy tu mieć swoje ale. Być może Anna wahała się, myśląc o spełnieniu swego ślubowania. Jak mogę oddać swoje upragnione, ukochane dziecko na służbę do świątyni, gdzie był Heli? A znaczy historię Helego? To nie była krystaliczna postać. Jak mogę oddać swoje upragnione, ukochane dziecko na służbę do świątyni, gdzie był Heli, a tym bardziej jego niewierni synowie, którzy czynili tylko to złe? Przypuszczalnie ona wiedziała o szerzącym się tam zepsuciu. Jednak kiedy nadszedł czas spełnienia ślubu, odważnie powiedziała: o tego chłopca modliłam się do Pana, a Pan spełnił moją prośbę, jaką do Niego zanosiłam. Więc i ja
oddam go Panu. I pokłoniła się Panu. To był ślub. To było zobowiązanie, które musiało pokonać pewne ludzkie, matczyne odczucia. Ale Anna z wiarą powiedziała: o tego chłopca się modliłam do Pana, a Pan spełnił moją prośbę, jaką do Niego zanosiłam. Więc ja oddam go Panu, i pokłoniła się Panu. Czy my jesteśmy tak wierni w spełnianiu naszych ślubów złożonych Bogu? Życzę Wam i sobie tego. Amen.